Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wraz z wejściem Awaty dwójki na rynek pojawiły się dodatkowe możliwości dla użytkowników miniaczy 4 Pro, a także Era trójeczki. Fajna sprawa, dlatego że od czasu, kiedy weszły na rynek gogle trójki, możemy polatać miniaczem 4 Pro i RM trójeczką. Zrobiła mi się na biurku mała sekta DJI, ale myślę, że jesteśmy w stanie to fajnie ogarnąć i każda osoba, która ma któryś z tych elementów posiada, jest w stanie z tego filmu wyciągnąć dość duże korzyści. Zaczniemy sobie od podłączenia telefonu do gogli i wyświetlenia feedu właśnie slotu. Wchodzimy do aplikacji DJI Fly i w tym momencie podłączamy się poprzez USB-C z goglami. Jestem już połączony. Widać to w ten sposób, tak? Tu mamy już połączenie, wyświetla mi się awata na ekranie i tylko sobie wciskam GoFly i to jest wszystko. I w tym momencie widzimy dokładnie to, co widzi awata, czyli mnie, prawda? To jest dokładnie ten feed, który nam się wyświetla po kablu. Wiadomo, że nie jest to wygodne podczas lotu, trzeba mieć dłuższy kabel, więc można zrobić z tym coś lepiej, a mianowicie spróbować połączenia bezprzewodowego. Żeby to zrobić, musimy wejść do szybkiego menu w goglach. To jest to menu, już Wam pokażę, które. Czyli jak mamy klawisz 5D, to do tyłu. I teraz jesteśmy już w tym szybkim menu, wybieramy sobie Share Live View for Mobile Device. I widać, że za chwilę nam się wyświetli na ekranie ta możliwość połączenia. Ja teraz rozłączę się po kablu, przejdziemy do samego połączenia bezprzewodowego. Wykryto awatę, wykryto gogle. Spróbujmy się połączyć w takim razie z goglami. Musimy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia na goglach. Oglądaj podgląd na żywo. I w tym momencie możemy sobie oglądać podgląd na żywo z gogli. Dokładnie to, co widzi awata, jest bezprzewodowo transmitowane na telefon czy na tablet. Fajna sprawa, dlatego że może więcej osób skorzystać, ale druga rzecz, która jest chyba najważniejsza, że nie mamy tego ograniczenia. Także już widzicie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o loty klasyczną awatą z dzieleniem się obrazem na żywo. Fajna rzecz, uważam, że warto. Można to rozwiązać jeszcze na inne sposoby, ale uważam, że ten sposób nie jest zły. Teraz to, co zrobimy sobie, to połączymy się z miniaczem czwórką. Myślę, że to jest istota sprawy, dlatego że miniacz to jest też bardzo fajny dron, którego posiada wiele osób. Włączyłem teraz mini czwórkę bez aparatury na razie. I to, co sobie zrobimy z nim, ja go dam tak. I teraz w goglach wejdziemy sobie do menu status i tu wybierzemy switch. Tu Mini 4 Pro Switch, czyli zmień, tak? W tej chwili nam zmienił. Trzeba jeszcze tylko zaktualizować oprogramowanie, jeżeli chodzi o akumulatory w miniaczu i będzie gitara. Natomiast będziemy mieli za chwilę już podgląd z właśnie gogli podczas lotów z Mini 4 Pro. Check complete, miniacz jest włączony. Teraz można zobaczyć, faktycznie jest wszystko ok. Tu możecie to zobaczyć na telefonie. Faktycznie mamy podgląd z miniacza. Ale to jeszcze nie wszystko, bo teraz musimy sobie zobaczyć, z jaką aparaturą mini jest kompatybilny. Jak to możemy zobaczyć? A mianowicie można sobie sprawdzić poprzez kółko, tutaj na dildosie, czyli na bakłażanie. Można sprawdzić na kółko kontroli gimbala i widać, że podnosi się ten gimbal i opada razem z kamerą, tak? I druga rzecz, jaką możemy sprawdzić, to jak trzymam, muszę być troszeczkę dalej, to w tym momencie mogę uruchomić silniki, podwójne kliknięcie. To, co jest jeszcze istotne i to, co jest ciekawe, że tak naprawdę łączą nam się gogle z tą aparaturą, czy z tym dildosem bakłażanem, a nie łączy nam się sam dron, więc robimy to w ten sposób. Można też latać oczywiście na tym kontrolerze. W tym momencie można sobie bakłażana wyłączyć. Jest taka możliwość.
Słuchajcie, na pewno trzeba też pamiętać o tym, że musi być aktualizacja poszczególnego sprzętu. Jak widzieliście, ja robiłem tutaj aktualizację akumulatora, bo wymieniłem w międzyczasie akumulator na inny. I to samo możemy zrobić z RM3, dokładnie przejść ten sam proces i to wszystko powinno nam zadziałać dokładnie w ten sposób. Nie za każdym razem to połączenie wychodzi tak bezbłędnie, ale w tym momencie mamy już fit z RA3. Oglądaj podgląd na żywo. Jest taka możliwość. I w tym momencie jest już R3 na tapecie. Co prawda mamy tutaj filterek, więc jest troszeczkę ciemno. Ja nie będę go ściągał przy włączonym dronie, ale jak widzicie, to działa i faktycznie da się to zrobić. Super sprawa. To, co sobie zrobimy teraz, jeżeli mamy już te wszystkie połączenia, to zrobimy sobie loty na zewnątrz. Będziecie widzieli, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wrażenia z lotów. Myślę, że warto szczególnie bakłażanem spróbować, bo wtedy można zmusić te maszyny do trochę większej gimnastyki i wysiłku. W pierwszej kolejności podłączymy sobie miniacza do klasycznej aparatury DJI RC2, a następnie do gogli. Z menu status wybieramy miniacza tego, prawda? I wszystko gra, Mini 4 Pro. Dobra, będziemy startować i zrobimy sobie 2 minuty lotu, jeżeli chodzi o aparaturę tę. Tutaj jest nawet w tym momencie taki komentarz: używane gogle, oglądaj obraz w trybie live stream w goglach. Obecny kontroler może być używany do sterowania dronem, więc lecimy. Wzniosłem się i od razu lecę. SD card file system error, ale my nie musimy nagrywać na kartę SD. Ważne, żeby mniej więcej mieć tutaj te odczucia, jakie są. Jak to wygląda? Ogólnie z mojej perspektywy obraz jest naprawdę genialny. Spróbujmy się przełączyć w tryb sportowy, bo jest bardzo mało dynamiczny. Możemy sterować oczywiście gimbalem, więc wygląda to naprawdę super. Mamy w tej chwili jednokrotny zoom, przeleciałem nad liniami elegancko, nie było widać. No nie jest to typowy przelot FPV, ale co nieco da się zrobić. Ogólnie loty no mało dynamiczne, umówmy się. Można polatać troszeczkę nad drzewami. Nie mam teraz, widzę w tym trybie sportowym, czujników w ogóle uruchomionych. Ale ogólnie jest super. Dobra, zobaczmy, jakie mam możliwości, jeżeli chodzi o sterowanie i ustawienia. Safety to jest to, co mogę sobie ustawiać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Nie wszystkie funkcje są aktywne z tego poziomu. Control mogę ustawiać tylko jednostki metryczne i to wszystko. Jeżeli chodzi o kamerę 4K, w 60 tylko jest. Co ciekawe, mogę linię też uaktywnić i center point. Storage, no to spróbujmy. To jest moja powierzchnia dyskowa. Spróbujmy ją sformatować. Confirm. Czyli teraz formatuję moją powierzchnię dyskową i będę mógł już nagrywać. Advanced Camera Settings, tutaj widzimy, co jest, możemy nagrywać sobie. Camera View Recording, tak. Color normalny. D-Log M można nagrywać też. Super. No dobra, no to jest to. Reset Camera Parameters. Możemy to potwierdzić. Zresetowałem parametry kamery. Nie mamy możliwości nagrywania w PAL. I to jest ten przelot. Ja się teraz cofnę. Polecimy sobie pod liniami. Niżej troszkę. Steruje się w porządku. Widać, że nie ma wszystkich funkcji, ale częściowo mamy wpływ na to, co się dzieje. Jak widzicie, tak to wygląda. Nie ma szału, ale jeżeli komuś zależy na przykład na lepszych ujęciach, może sobie zrobić. Natomiast nie mamy tutaj kontroli nad podstawowymi ustawieniami. Niestety tak to wygląda. Za chwilę zmienimy sobie aparaturę. Póki co tutaj można sterować, są pewne ograniczenia, ale da się to zrobić. Zrobimy sobie jeszcze fotografię. Tu jest fotografia. Teraz mamy settings, kamera, ustawienia fotografii. Można też w RAW 16:9. Dobra, no to tyle, nie za dużo, ale można sobie też ustawić, jeżeli chodzi o fotografię.
ten sposób. Teraz króciutko polecimy sobie na dildosie. Bardzo fajnie się lata, ja już ćwiczyłem wcześniej. Nie nagrało mi się to, o czym opowiadałem przez 10 minut, ale wygląda to super. Polecimy sobie niziutko, dlatego że jest wiatr. Mnie się podoba ten sposób latania. Można eksplorować sobie teren i całkiem dobrze to wygląda. Tak jak na przykład tutaj. W trybie normalnym jest wolny lot, ale gimbal się troszeczkę gnie, tak jak w FPV. Ja staram się tutaj latać tuż nad drzewami. Wygląda to w porządku. Nie jestem wirtuozem. Działa head tracking, też sprawdzaliśmy. Troszeczkę on mnie przyprawia o ból głowy, ale jest ok, oczywiście żartuję. I wyczuwa tutaj, zobaczcie, nam ładnie ten fit. Teraz jest opóźnienie. Teraz muszę troszkę uważać, bo mi rwie obraz. Jesteśmy po prostu za bardzo oddaleni. Więc delikatnie sobie skręcimy może tu i polecimy przed siebie. I zaraz będę wracał. Nie jest źle, na pewno fajniej byłoby. Muszę się troszeczkę podnieść, żeby był obraz lepszy. Na pewno lepiej byłoby, gdybyśmy polatali w trybie sportowym, więc zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest zmiana na sport. I od razu to wygląda lepiej. Ja latam tutaj stosunkowo nisko, jak na te tryby lotu. Będziecie latać, to można się troszeczkę podnieść odrobinę wyżej, ale ja mam wiatr mocny i z tego względu staram się go w sporcie też przypiłować niziutko, nie? On nie ma teraz w ogóle pracy czujników, niby pokazuje nam awaryjne odległości, czyli poniżej 5 metrów wysokość, plus do tego pokazuje nam też przeszkody. Ale można polatać fajnie, no trzeba uważać też na wiatr, bo z wiatrem on nabiera impetu. Teraz lecimy na wprost, troszkę wyżej polecę i trochę dalej jeszcze w bok od nas. Jest spoko. Naprawdę, dla osób, które nigdy nie latały FPV, jest to namiastka lotu w goglach miniaczem. No trzeba tylko uważać też, żeby nie przewalić w jakąś przeszkodę, bo mini nie jest tak odporny jak klasyczny quadcopter czy kopter FPV. Ale tutaj jest w porządku. Bardzo mi się to podoba, co mamy. I jest gitara, ładny obraz, teraz już mam słaby akumulator, troszkę mi rwie zasięg, polecimy sobie tutaj pod liniami, straciłem przez chwilę zasięg, ale teraz już jest w porządku i wracamy do punktu startowego, słaby akumulator. No i to jest chyba tyle, jeżeli planujesz początki z dronem, mam darmowy warsztat, pierwsze kroki z dronem. Ważne jest też wybór modelu, zależy od twojej wizji, to co powiedziałem, czyli co chcesz zrobić, ale też tam określam oprócz wizji, wyboru modelu w tym warsztacie twoją ścieżkę rozwoju, czyli jak krok po kroku się rozwijać, żeby dron nie wylądował w szufladzie po 3 miesiącach, bo jednak kosztował trochę, prawda? No i jeżeli chodzi o już warsztaty bardziej zaawansowane, mam 3 takie z tych nowych dronów, czyli dotyczący Mini 3 Pro, tu już jeszcze można podpiąć oczywiście trójeczkę, Mini 2 też mam warsztat, bardzo popularny, najnowszy Mini 4 Pro, gdzie pokazuję od pudełka aż po projekty kreatywne, jak najlepiej wykorzystać takiego drona. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych epizodach, zapraszam cię też na live'y w sobotę o 9:30 rano, jest live latająca kawka, już ponad 300 edycji było, tam odpowiadam na pytania hobby i tam zwykle mam ten czas dla was, żeby poświęcić uwagę i właśnie energię i czas na pomoc. Pozdrawiam serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia.